na podstawie listy obecności na 23 radnych. W sesji uczestniczy 22 radnych. W związku z tym stwierdzam prawomocność obrad. Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie porządku obrad. Dostarczonych przed sesją materiałach otrzymaliście Państwo radni propozycję dzisiejszych obrad sesji Rady Powiatu. W moim odczuciu jest jeszcze za mało informacji, być może jak i za mało konsultacji społecznych dotyczących proponowanej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad sesji Rady Powiatu Gdańskiej Podlaskiej punktu dotyczącego zamiaru likwidacji liceum ogólnokształcącego imieniem bohaterów Warszawy, wchodzącego w skład zespołu szkół ogólnokształcących nr 1 w Terespolu. Druk nr 444. Proszę o podniesienie ręki i przycięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uprawnionych 23 radnych, obecnych 22. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony większością głosów. Przechodzimy do punktu 5d. Zamiaru likwidacji liceum ogólnokształcącego imieniem bohaterów Warszawy, wchodzącego w skład zespołu szkół ogólnokształcących nr 1 w Terespolu. Druk nr 446. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały zgodnie z drukiem 446? Szanowni Państwo, pragnę przeczytać uzupełnienia do uzasadnienia, przy czym one nie wynikały z jakichś zaleceń czy radnych, czy Państwa, natomiast chcieliśmy całościowo pokazać problem, stąd też dodaliśmy pewne elementy do tego uzasadnienia. Nadmienia się, że roczny koszt kształcenia jednego ucznia liceum w Terespolu wyniósł w 2016 roku 17 743 zł, a odpowiednio dla tego typu szkoły w Międzyrzecu Podlaskim 7 958 zł. W zespole szkół ogólnokształcących nr 1 w Terespolu zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 15,41 nauczyciela. Z tego 9 etatów to nauczyciele pełno zatrudnieni. Natomiast pracuje 24 osoby, nauczycieli, bo wiadomo, że to jest zespół i w różnym wymiarze pracują. Jeśli będzie podjęta uchwała o likwidacji, Powiat Bialski jako organ prowadzący liceum będzie w miarę możliwości czynił starania o to, aby nauczyciele pracujący w liceum znaleźli zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Chciałbym wyrazić swoją opinię dotyczącą likwidacji liceum ogólnokształcącego w Terespolu. Otóż proszę Państwa, czytając to uzasadnienie odnośnie zamiaru likwidacji liceum w Terespolu, no, pozwalam sobie nie do końca zgodzić się z tym uzasadnieniem. Jest napisane, proszę Państwa, że w uzasadnieniu, że zamiar likwidacji podyktowany jest brakiem uczniów. Natomiast skądinąd mam wiedzę, że co najmniej 19 rodziców zadeklarowało, że od września tego roku dzieci będą uczęszczały. Miasto Terespol, gminy otaczające miasto, jest duże prawdopodobieństwo, że te dzieci mogłyby trafić do liceum w Terespolu. Jest dalej też napisane, argumentując, że mimo nakładów poniesionych w 2010-2011 dokonano przebudowy, rozbudowy obiektu, poniesiono olbrzymie koszty, nakłady na tą szkołę. Tylko pytam, po co ponoszono takie koszty utrzymania tej szkoły, jeżeli było wiadomo, że tych dzieci nie będzie? Byłem członkiem zarządu przed kilku laty, kiedy starostą był pan Tadeusz Pozowski i na posiedzeniu zarządu tą sprawą zajmowaliśmy się i było bardzo gorąco. Chcę tylko powiedzieć tyle, że to, że nie ma już naboru przez dwa kolejne lata, więc myślę, że rodzice miasta Terespol i okolic sami podjęli tę decyzję wówczas. I wtedy pamiętam na sesji, wszyscy członkowie się na mnie bardzo oburzyli, bo przed mój kolega serdeczny, burmistrz Jacek Danieluk.
I on bardzo, ale to bardzo bronił tę szkołę i prosił o jeszcze jedną i o jeszcze jedną szansę. Wiem, że wtedy zrobili wiele. I gorąca dzisiaj sesja. Tak, 30. sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej okazała się sesją gorącą i troszeczkę spodziewaliśmy się dyskusji, ale tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu na sesji, czas był na komisjach właściwych, które powinny się zająć tematem zamiaru likwidacji szkoły ogólnokształcącego w Terespolu. Ja nie zgodzę się z panem, panie przewodniczący, że temat likwidacji szkoły poruszony został i w ogóle wyszedł nawet na światło dzienne w październiku, to pan przytaczał takie dokumenty we wrześniu. Ja powiem nawet więcej, ten temat wyszedł 2 lata temu nawet, już kiedy nie było naboru do pierwszej klasy tak naprawdę. Więc 2 lata, 3 lata, ile jeszcze mieliśmy czasu czekać na jakieś decyzje? Kolego redaktorze, dojaśnię, ten temat wyszedł około 3-4 lat temu. Byłem jeszcze członkiem zarządu powiatu bielskiego i wówczas zarząd zajmował się tą sprawą i analizując liczbę osób, które kończą gimnazjum w Terespolu, widzieliśmy, jak maleje liczba potencjalnych uczniów, kandydatów do liceum. Sprawa teraz odżyła na nowo i to o tym tylko mówię, że to jest sprawa świeża w tym względzie. 3 dni zebrali 20 osób do klasy. Tak. Rodzice, mieszkańcy Terespola. Tak, gratuluję, ale wspomniałem też również na sesji Rady Powiatu, że na zarządzie około 2 lat temu burmistrz obiecywał, że tych kandydatów będzie za chwilę też 20-30 dzieci, prawda? Nie udało się i wówczas, tak jak wspomniałem, to jest mój kolega burmistrz Jacek Danieluk, przeprowadziliśmy ostrą rozmowę męską, która może wykraczała poza nawet granice grzeczności, ale daliśmy mu szansę. Pomimo argumentów, że widzieliśmy, że szkoła naturalnie się sama wygasza. Dzisiaj widzimy, pierwsza klasa, 1 uczeń, 2 klasa, 0, 3 klasa, za 3,5 miesiąca odchodzi ze szkoły. Dzisiejsza deklaracja rodziców bardzo cieszy, tylko chcielibyśmy to zobaczyć wtedy, kiedy będzie prawdziwa rekrutacja. No, między innymi te działania poprzedniego zarządu polegały na tym, żeby dać szansę maksymalnie. I w sytuacjach ekstremalnych, kiedy ta szkoła nie kwalifikowała się do dalszego funkcjonowania już kilka lat, to żeśmy, to co pan przewodniczący kolega powiedział, było realizowane. Natomiast trudno zrozumieć wystąpienie poprzednika. No jak można było nie inwestować w szkołę, która powinna mieć równą szansę i wtedy byłby zarzut, dlaczego nie inwestowaliśmy, żeby nie dać szansy dla młodzieży z Terespola i okolic uczących się w tej szkole. Nikt nie jest tu winny poza demografią i pewną sytuacją, o której wszyscy wiedzą, która towarzyszy ogólnej sytuacji w mieście Terespolu pomiędzy 2 szkołami i działaniach w środowisku, które spowodowało, że no, mogę teraz to się pomylić, ale jakieś 40 czy 50 osób, młodych ludzi, nie uczestniczy w edukacji w swoim miejscu zamieszkania, tylko szuka szansy na rozwój. Nie ukrywam, że jestem absolwentką tego liceum. Zawsze na duszy był bliski mi los tej placówki. To też dzięki moim i nie tylko moim zabiegom szkoła została odrestaurowana, odnowiona, zmodernizowana. Piękny obiekt w pięknym mieście. Na dzień dzisiejszy mówimy, że jednym z elementów likwidacji jest niż demograficzny, z tym się zgadzam, a drugim to finanse, jakie musimy nakładać na utrzymanie budynku szkoły i nauczycieli. Na dzień dzisiejszy dokładamy do liceum ogólnokształcącego około 570 tysięcy złotych. To bardzo dużo lub też niewiele, jeżeli do oświaty w powiecie bialskim dokładamy około 4 milionów złotych. Chcę powiedzieć, że ta sytuacja trudna w szkole, tą sytuację spowodował dyrektor i grupa nauczycieli będąca w opozycji. Nastąpiło samowyniszczenie. Nie ma naboru.
o czym my mówimy, nie ma po prostu naborów. Potraktujmy tę sprawę, to jest uchwała intencyjna. Postarajcie się Państwo, zróbcie nabór. To nie jest ostateczna uchwała o likwidacji, to jest uchwała o zamiarze likwidacji. Mówimy o jakichś absurdach, mówimy, żeby utrzymać szkołę, w której nie ma uczniów, bo nie ma naboru. No więc jeśli jesteśmy gospodarzami, to nie chodzi o pieniądze, ale nie można też wyrzucać pieniędzy. Ja pewnie tutaj nie chcę wyjmować słów starostom, bo to samo powiedzą, ale oni mogą zostać ukarani za marnowanie pieniędzy w błoto. Jeśli Państwo radni z tamtego terenu, także nauczyciele, chcecie, żeby Wasze dzieci się tam uczyły, to wszystkim do nauczycieli apel, swoje dzieci tam wysyłajcie. Bo Wasze dzieci chodzą do szkół w białej. No nie, no tak to wygląda, przepraszam. Tak to wygląda. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy nawet, że będziemy mieli zamiar likwidować jakąkolwiek szkołę. Ale drodzy Państwo, jest taka sytuacja, jaka jest. Przez 2 lata nie mamy naboru. Jaką mamy gwarancję, że w następnym roku ten nabór będzie? Mówimy o deklaracjach, bardzo się z tego cieszę. Tylko nie tak dawno, jak 2 miesiące, miesiąc temu otrzymaliśmy informację, że jest 19 uczniów, którzy chcą przyjść do tej placówki od półrocza. Drodzy Państwo, naprawdę ucieszyłem się ogromnie. Mówię, cieszę się, robimy to. Pan starosta też myślę, że to potwierdzi. Robimy to. Drodzy Państwo, deklaracja żadnego ucznia. Teraz mamy deklaracje na piśmie, które mówią o tym, że poślemy swoje dzieci. Bardzo się cieszę. Jeśli to się stanie faktem, możemy powiedzieć, że ta szkoła będzie istniała. Ale jeśli to się nie stanie faktem, to drodzy Państwo, będziemy prowadzili placówkę dla jednego ucznia. To w skali kraju będzie ewenementem. I ja nie namawiam Państwa do wyrażenia swojej woli co do likwidacji tej placówki. Ja namawiam, albo chciałbym, żebyśmy wyrazili wolę taką, że mamy taki zamysł, jeśli nie będzie dzieci. Bo szkoła to nie jest budynek i nauczyciele, tylko to są dzieci. Jeśli będzie ten podmiot, te dzieci, ta placówka będzie istniała. To, drodzy Państwo, jest chyba intencją nas wszystkich. Podjęcie dzisiejszej uchwały nie oznacza likwidacji szkoły. Ja jestem osobiście przeciwny likwidacji szkoły w Terespolu. Jestem przeciwny. Musicie Państwo zrozumieć. I nie jest tak, że ta uchwała, która dzisiaj jest podjęta, ona prowadzi wprost do likwidacji. Ona przybliża powiat, przybliża nauczycieli, przybliża uczniów, chociaż tych uczniów jest dzisiaj niewielu, do tego, żeby ta szkoła została zlikwidowana. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. Nie chciałbym. My jako zarząd powiatu bielskiego z wielkim bólem serca pracowaliśmy nad projektem tej uchwały, bo likwidować coś, co ma wieloletnią tradycję, jest naprawdę ciężko i trudno. Tutaj, z tego miejsca, chciałem bardzo podziękować przewodniczącemu Tomkowiczowi za taki bardzo fajny głos rozsądku. Szanowni Państwo, jeżeli my dzisiaj nie podjęlibyśmy tej decyzji, to ja nie wiem, czy w najbliższym czasie dla mnie, jako dla przewodniczącego zarządu i pozostałych członków zarządu, ktoś nie przedstawiłby zarzutu niegospodarności. Jak można, drodzy Państwo, wydawać rocznie blisko 600 tysięcy złotych tylko dlatego, że w szkole jest jeden uczeń? Ja mogę Państwa zapewnić, jeżeli w Terespolu, w liceum będą uczniowie, szkoła będzie funkcjonować.
Tylko proszę Państwa, w myśl zasady, nie obiecuj, a zrób, zrób więcej niż obiecałeś. Oby to z Państwa strony nie pozostały tylko obietnice. My dzisiaj podejmujemy uchwałę o zamiarze. Jest to dla Państwa bardzo wyraźny sygnał, że jeżeli zależy Wam na tej szkole, to musicie intensywnie zabrać się do pracy. Musicie naprawiać to, co przez kilka czy kilkanaście lat delikatnie ktoś psuł. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 17 osób. Uchwała została podjęta większością głosów. Ostatnie chwile liceum w Terespolu? No mam nadzieję, że nie ostatnie, że będzie to taki wyraźny sygnał dla społeczności w Terespolu, aby jednak wziąć się do ciężkiej pracy, naprawić te błędy, które przez lata były powielane i zachęcić tą młodzież, która dzisiaj z Terespola jeździ uczyć się do szkół bialskich, aby jednak pozostała i uczyła się w Terespolu. Również prawdą jest to, że 600 tysięcy złotych z budżetu powiatu na utrzymywanie szkoły, gdzie nie ma uczniów, to jest dużo. Ja uważam, że to jest bardzo dużo. Ja powiedziałem dzisiaj bardzo wyraźnie, że jeżeli będą uczniowie w Terespolu, szkoła będzie. Tylko my dzisiaj znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że praktycznie od września w tej szkole mamy jednego ucznia. A koszt funkcjonowania szkoły to jest blisko 600 tysięcy złotych. Proszę Państwa, to jest ewenement na skalę kraju. Ja dzisiaj publicznie powiedziałem, że gdybyśmy jako zarząd nie podjęli odpowiednich działań, to być może nawet ktoś w końcu postawiłby nam zarzuty o niegospodarność. No proszę Państwa, nie możemy wydawać publicznych pieniędzy, blisko 600 tysięcy, tylko po to, żeby szkoła funkcjonowała dla jednego ucznia, który oczywiście ma nauczanie indywidualne i my jako organ prowadzący zapewnimy jak najwyższy poziom kształcenia dla tego ucznia. Będą po prostu dojeżdżać do niego nauczyciele z Małaszewicz bądź z Janowa Podlaskiego. Oczywiście, jeżeli dojdzie do likwidacji, bo dzisiaj ta uchwała jest to tylko i wyłącznie uchwała o zamiarze likwidacji. A to, co dalej będzie się działo, już zależy od społeczności Terespola. Co jeśli będzie likwidacja? Jest inny pomysł na tą szkołę? Proszę Państwa, ja już wcześniej mówiłem wiele razy, że możliwości są różne. Jest propozycja ze strony Państwowej Szkoły Wyższej, która była zainteresowana utworzeniem tam oddziału zamiejscowego, jak również też liceum. Lub druga możliwość, ogłoszenie konkursu otwartego. Być może znajdzie się jakiś podmiot, który zechce prowadzić tam szkołę społeczną. Oczywiście my bardzo chętnie ten budynek nieodpłatnie przekażemy, bo taki jest cel. Po to ten budynek został kiedyś wybudowany, żeby służył działalności oświatowej, jak również przekażemy należną subwencję podmiotowi, który zechce tą szkołę prowadzić. W związku z tym, że dzisiaj została podjęta uchwała o zamiarze likwidacji liceum ogólnokształcącego, co nas samorządowców żywo dotyczy, chciałbym zabrać głos i kilka rzeczy sprostować i na koniec powiedzieć, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie, a może dać wręcz aż rozwiązanie, bo my samorządowcy, moja skromna osoba, żeśmy nie próżnowali. Tak jak powiedział pan przewodniczący, pan wiceprzewodniczący, pan starosta, wicestarosta, i się z tym całkowicie zgadzam. Nie ma nikogo w Terespolu wśród Rady, kto by chciał, żeby szkoły średniej nie było w Terespolu. Przepraszam, to musiałby być szalony człowiek. Mieszkańcy gminy i innych miejscowości zostali poinformowani nie w pełny sposób, co moim zdaniem jest manipulacją i będziemy to prostować. Pojawiło się pismo. Zacytuję to pismo i później powiem, gdzie jest nieprawda bądź nie do końca prawda, a jak nie do końca prawda jest powiedziana, to znaczy, że to nie jest prawda. Rodzice. Społeczny Komitet Obrony Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu zwracają się z serdeczną prośbą o wsparcie działań na rzecz obrony Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu przed zaplanowaną likwidacją szkoły. To przede wszystkim rodzice, mieszkańcy miasta i gminy i powiatu, a nie urzędnicy mają decydujący głos w tak ważnej w sprawie. Czytam, jak jest napisane. Jaką jest likwidacja szkoły podstawowej nr 2?
Gimnazjum Publicznego nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy. Istniejąca ponad 70 lat najstarsza szkoła w mieście wykształciła wielu absolwentów, którzy z powodzeniem ukończyli studia wyższe na prestiżowych uczelniach. Szkoła przy pomniku wychowała wielu światłych ludzi, o czym świadczą organizowane zjazdy absolwentów. Tylko Państwo jako rodzice i mieszkańcy Terespola oraz okolic macie decydujący głos w tak ważnej sprawie jak likwidacja szkoły. Zachęcamy do poparcia naszych działań poprzez podpisywanie petycji przeciw likwidacji szkoły, które są wyłożone przy drzwiach głównych kościoła. Prostuję. Gdzie jest półprawda albo nieprawda? Po pierwsze, gdybym ja otrzymał taką informację, to bym się przeraził. Cóż, oni powariowali wszyscy? Co oni robią najlepszego? Gdybym ja otrzymał taką informację, gdybym nie znał, gdzie jest prawda. To dlaczego w tej informacji nie ma konkretnego zapisu, że za szkołę średnią odpowiada starostwo, za gimnazjum odpowiada miasto, burmistrz i szkołę podstawową oczywiście też. Dlaczego tu nie ma napisanego, a ja o tym mówiłem publicznie, o tym mówił publicznie pan rektor, że na początku wydziały, później żeśmy pracowali nad próbą uruchomienia liceum akademickiego. Oczywiście, że jak będzie nabór do liceum publicznego, na 1000 rąk też człowiek będzie zadowolony. Szanowni Państwo, kto jest najważniejszy w szkole? Pierwsze miejsce uczeń. Ja to mówię publicznie, mówiłem. Na drugim miejscu rodzic. Na trzecim miejscu nauczyciel. To my jako samorząd, dlatego że nie było tych etatów, żeśmy już kilku nauczycieli przechwycili do drugiej szkoły. I to jest prawda, szanowni Państwo. Burmistrzu, nerwy skoczyły dzisiaj. No tak, sesja Rady Powiatu bardzo burzliwa, akurat dotyczyło to bezpośrednio naszego zespołu szkół ogólnokształcących w Terespolu. Jeśli mogę powiedzieć swoje stanowisko, miasto, Rada Miasta podejmuje następujące decyzje, ponieważ organem prowadzącym szkołę średnią jest starostwo. My nie prowadziliśmy szkoły średniej. Organem prowadzącym gimnazjum, szkołę podstawową jest miasto. Starosta wypowiedział porozumienie o prowadzeniu zespołu szkół ogólnokształcących z dniem 1 września roku 2017, czyli od 2017 szkoła podstawowa i gimnazjum będzie znów w naszej gestii. Bo do tej pory to było tak, że w zespole szkół ogólnokształcących było liceum, szkoła podstawowa i gimnazjum i organem prowadzącym było starostwo powiatu bielskiego. Myśmy kiedyś, jak był poprzedni starosta, chcieli wypowiedzieć to porozumienie, ale takiej możliwości nie było, ze względu na trwałość projektu, rozbudowę szkoły i wiele jeszcze innych czynników. I co my chcemy zrobić? Po pierwsze, ja cały czas mówię i chciałbym, żeby było w Terespolu liceum. Na dzień dzisiejszy nie ma naboru z bardzo różnych przyczyn i między innymi przeróżnych konfliktów, złej atmosfery. Przez 2 lata nie było praktycznie naboru. W tym roku jest jedna osoba tokiem indywidualnym nauczanie, w drugiej klasie nie ma nikogo, jest tylko klasa trzecia. Tak jak pan starosta, całkowicie popieram, będzie nabór do klasy pierwszej, zadeklarował, że będzie również uruchomione to liceum publiczne. My mamy również inny wariant. Żeby uzdrowić tą atmosferę, jest wola, mało tego wola, jest już decyzja, mogę ją przekazać pana rektora Józefa Bergiera o utworzeniu liceum akademickiego. Tutaj warto powiedzieć, że młodzież, gdyby takie liceum się udało uruchomić od roku bieżącego, czyli od września 2017 roku, będzie również, nie będzie żadnej opłaty przez rodziców. Tutaj Rada również zadeklarowała chęć pomocy, czyli miasto, bo nam bardzo mocno zależy na tym, żeby szkoła średnia była w Terespolu, bo i mieszkańcy, i uczniowie, i cała społeczność na to zasługuje. To jeżeli chodzi o liceum, dajmy szansę, a wierzę nawet, że po kilka klas będzie. W tej chwili jesteśmy na etapie tutaj, że Państwowa Wyższa Szkoła, czyli Liceum Akademickie, złoży pismo o wydaniu opinii do kuratora oświaty lubelskiego. Taką rozmowę przeprowadziłem również z panią dyrektor Liceum Akademickiego. Zresztą w tym tygodniu będziemy kompletować dokumenty. My użyczymy swój sumpt, prawda, czyli pomieszczenia w tym budynku. Jeżeli chodzi o gimnazjum i szkołę podstawową, nigdy nie mówiliśmy, nigdy. To jest udokumentowane, że miasto będzie likwidować gimnazjum i szkołę podstawową. Mówiliśmy, że stworzymy filię zespołu szkół nr 1, że ci uczniowie, którzy w tej chwili się uczą w szkole podstawowej i gimnazjum, dalej będą się uczyć.
być w tej szkole, czyli w szkole przy tak zwanym pomniku przy ulicy Wojska Polskiego, ale po to, żeby stworzyć filię, to trzeba podjąć dwie uchwały. Trzeba zlikwidować i stworzyć filię na jednej sesji. Więc prawnie tylko się to nazywa likwidacja, ale nawet w tej chwili rozmawialiśmy z kuratorem, z naszymi prawnikami, być może uda nam się to przekształcić, ale to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, że tam szkoła będzie, ja to zawsze mówiłem i nigdy się z tego nie wycofałem i radni również, więc nie rozumiem na przykład zupełnie, o czym w dniu dzisiejszym mówiłem, te oświadczenie, ta petycja tej Rady Obrony, tak, przepraszam, za moment rzucimy, jest to Komitet Obrony Zespołu Szkół Ogólnokształcących, społeczny. Powiem tak, jest kilka rzeczy półprawdziwych albo nieprawdziwych wręcz. Dlaczego tu nie jest powiedziane nic w tej odezwie, gdzie mieszkańcy podpisywali, że jest zamiar, jest próba uruchomienia liceum akademickiego? Dlaczego tu nie jest wyszczególnione, że organem prowadzącym liceum jest starostwo, a my prowadzimy gimnazjum i szkołę podstawową? Dlaczego tu jest napisane, że my chcemy likwidować, skoro wyraźnie mówimy, że tam ma być? Jaka to jest różnica dla uczniów, dla rodziców? Czy ta szkoła będzie prowadzić starosta? Czy tą szkołę będzie prowadzić zespół szkół numer 5? Czy zespół szkół numer 1, akurat w tej chwili mieszcząc się przy ulicy Sienkiewicza? Nie ma żadnego znaczenia. W którym momencie zgubiliśmy interes dzieci, a powstał interes kilku osób prawdopodobnie? Znaczy, te konflikty, przynajmniej z mojej perspektywy, tam narastały już od wielu lat, liczne rozprawy sądowe. Myśmy się nawet żartowali z poprzedniego pana dyrektora, że kupimy ci, nie wiem, tapczan, wersalkę, bo już jesteś, panie dyrektorze, rozpoznawalny w sądzie. Konflikty wśród grona nauczycielskiego. No powiem szczerze, sądy przeliczne, sąd za sądem w szkole. Uważam, że taka atmosfera niczemu dobremu nie służy. Próbowaliśmy z przewodniczącym, z radnymi, odbyliśmy liczne spotkania, prosiliśmy. No i jest tak, jak jest. Ja tutaj nie szukam winnych, nie mówię o nikim po nazwisku. Zresztą dzisiaj to, o czym ja mówię, również było wyartykułowane na sesji Rady Powiatu. Ale ja myślę, że będzie dobrze. Ja tylko jedną rzecz powiem. Na pewno, jeżeli w klasach szkoły podstawowej gimnazjum będzie chętnych po dwie, po trzy osoby, takie klasy nie będzie, no bo to jest po prostu totalna bzdura. Próbowano nas wcześniej przymusić do uruchomienia klasy pierwszej gimnazjum z dwoma uczniami. Też żeśmy się wymieniali pismami z kuratorium, na szczęście nie uruchomiliśmy tej klasy. No to jest jakiś absurd, po prostu jesteśmy w czymś jakim dziwnym, gdzie przeciętny, normalny człowiek tego by nie zrozumiał. Ja uważam, że to, co dzisiaj mówiłem i to, co mówię cały czas, chyba nic złego nie mówię, bo najważniejsze jest dziecko, rodzic, na trzecim miejscu nauczyciel. A tutaj, to jest moje prywatne zdanie, wchodzą w grę partykularne interesy jakiejś grupki nauczycieli, którzy bronią tylko i wyłącznie swoich interesów, a uczeń gdzieś tam jest na boku. Powołaliśmy Komitet Obrony Zespołu To jest formalne pismo, które zostało skierowane do wszystkich władz. W ramach tej działalności poprosiliśmy, znaczy naszym zadaniem było zaopiniować, co mieszkańcy sądzą o likwidacji szkoły. Proszę Państwa, wyjaśnijmy sobie również jedną rzecz. Otóż liceum akademickie nie jest liceum publicznym, a nam chodzi o otrzymanie placówki publicznej. Mienie szkolne jest mieniem szkolnym i tego mienia szkolnego, publicznego będziemy bronić. To są pracownie wyposażone i one mają służyć uczniom w szkole powszechnej, publicznej. Nam chodzi o utrzymanie szkoły publicznej. Dość zagmatwana sytuacja u was, niepewna sytuacja. Narosło nieporozumień, kłamstw, oszczerstw i nie ma dzieci. Nie ma dzieci. To nie jest taka prosta sprawa i to nie jest tak, jak pan myśli, że nie ma dzieci. Na dzień dzisiejszy niektóre z klas funkcjonują. Te, które nie funkcjonują, po prostu jest to zasługa władz samorządowych, ponieważ nie otwierano nam tych klas, łamiąc ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o systemie oświaty, która a priori tak jest najważniejsza, która jest bardzo blisko człowieka, prawda? Mamy szkołę po prostu w dziurach. Jest to nie do pomyślenia, jest to ewenement na skalę kraju.
samorząd lokalny, czyli burmistrz miasta Terespol, nie wydawał jednoosobowo decyzji na otwieranie poszczególnych klas, roczników przy szkole jednociągowej. To spowodowało wiele konfliktów w środowisku lokalnym, na nauczycieli i tak dalej. Mówimy o liceum cały czas? Również o liceum, ponieważ w 1999 roku zostało zawarte porozumienie o współfinansowaniu. W naszym typie szkoły znajdują się trzy szkoły, czyli szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum, jak pan wie zapewne. Jedno bez drugiego po prostu nie było możliwe, żeby funkcjonowało. Żeby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo dla szkoły średniej, samorząd lokalny, czyli burmistrz miasta Terespol, powinien zadbać o silny dół. Czyli u nas powinna być albo przynajmniej jeden typ szkoły, po prostu albo szkoła podstawowa, albo gimnazjum. Od lat prowadzi się działania wrogie wobec naszej szkoły, po prostu nie tworząc poszczególnych oddziałów, prawda? Staje się nasza szkoła niewiarygodna. Ludzie chodzą skołowani, pytają, proszę pani, proszę pana, proszę pani, czy w tym roku będzie u was klasa pierwsza, czy nie? Takich pytań w ogóle nie powinno być, rozumie pan? Nie powinno być, bo szkoła, dopóki formalnie nie jest zlikwidowana, nabór ma się odbyć każdego roku, rozumie pan? Tymczasem nasz pan dyrektor był nakłaniany do robienia dziur, Wie pan, na czym opiera się praca szkoły? Funkcjonowanie szkoły opiera się na arkuszu organizacyjnym szkoły, tak? Ten arkusz organizacyjny szkoły zawiera etaty, godziny, prawda? Klasy. W takim arkuszu właśnie nasz dyrektor nie wpisywał poszczególnych klas. Sam z siebie tego nie robił. Po prostu miał polecenie. Trochę się naprawdę mijamy z celem i mijamy z tematami. No jak mijamy się, proszę pana? Chcę panu uświadomić, dlaczego do tego doszło, że po prostu nie ma w tej chwili właściwie liceum. Ponieważ mogło ono funkcjonować tylko przy silnym wsparciu jednego typu szkoły. Którego? Lepiej by było, gdyby podstawówki i gimnazjum. Ale jeżeli już nie było takiej dobrej woli, żeby były dwa typy w naszej szkole, to przynajmniej jednego. Ale tam jest podstawówka. Reforma oświatowa zakładała w pewnym czasie tworzenie gimnazjów przy liceum, tak? Przy liceum. U nas się tego nie zrobiło. Nie zrobiło. Po prostu samorząd tego nie zrobił. Szkoły, które chciały, żeby dobrze prosperowały licea, to wójtowie, burmistrzowie tworzyli przy takiej szkole gimnazjum publiczne, co było integralną częścią i dzieci z gimnazjum przechodziły do liceum. U nas nie zabrakło tej dobrej woli do stworzenia silnego typu szkoły, która by była pewnym gwarantem w rozwoju całokształtu, proszę pana. Ale przy tym liceum było gimnazjum i była podstawówka. Była, ale wie pan ile funkcjonuje na dzień dzisiejszy klas? No nie wiem. To ja panu powiem. Nie mamy trzecie gimnazjum, ponieważ nie utworzono klasy pierwszej 9 lat temu. I co suma summarum, po prostu ta klasa szósta nie przeszła do gimnazjum, prawda? W pewnym momencie nie utworzono klasy pierwszej, nie mamy w tej chwili klasy szóstej. Nie utworzono klasy, pomimo zainteresowania. Trochę inaczej, mogę trochę inaczej, bo my tak. Cały czas w Terespolu, o liceum w Terespolu, ale Terespol to jest miasto, gdzie mało tego, funkcjonuje jeszcze jeden zespół szkół, gdzie jest gimnazjum, tak. I szkoła podstawowa, tak. Więc tam też są też klasy, też uczniowie. Tak. Mało tego, Terespol jest otoczony gminą Terespol, są gminy ościenne, są miejscowości ościenne. Z tej całej całości 10 tysięcy ludzi nie możemy znaleźć osób, które byłyby zainteresowane uczeniem się w Terespolu, w liceum. Tak? Mało tego, znamy ludzi, którzy z Terespola jeżdżą uczyć się do Siedlec nawet. Są zainteresowani, tylko w pewnym momencie tych ludzi nie ma. Rozumie pan? W którym momencie? Łatwo podpisać deklarację, ale już później... Nie, proszę pana. W tej chwili przez 3 dni 3 osoby dotarły do tak zwanych absolwentów, oni w tym roku kończą klasę 3 gimnazjum, do rodziców dotarliśmy. Wszyscy
niemalże po prostu z bólem serca mówią, jak tak może być, żeby w Terespolu nie było liceum, że bardzo chętnie byśmy posłali, ale ciągle nam się mówi, że nie utworzy się znowu klasy pierwszej. A to liceum Państwowej Szkoły Wyższej jest rozwiązaniem? Żadnym. Żadnym, proszę pana, ponieważ to nie będzie liceum takie nieodpłatne. Burmistrz zapewnił, że będzie to liceum bezpłatne. Ale w jaki sposób społeczne liceum będzie nieodpłatne? Ja nie rozumiem, kto będzie dofinansowywał. To mówi, że to ma być społeczne liceum. To będzie liceum prowadzone przez szkołę wyższą. Tak, i pan uważa, że uczniowie będą mogli nasi nieodpłatnie korzystać z nauki w tym. Tak liceum? Jest w Białej Podlaskiej. Wie pan co, drogi prowadzą wszystkie do jednego. Po prostu nasz samorząd nie chce mieć nic wspólnego z tym budynkiem. Chce odciążyć sobie budżet, tak jak zaplanował od lat. I po prostu nie chcą sieci szkół w dwóch budynkach. Chcą wszystkich po prostu przenieść do tamtej szkoły, a to tego budynku się pozbyć. Tylko takie są realia, jeśli chodzi o oszczędności w budżecie. Nasz samorząd terespolski czy powiatowy? Terespolski. Na szkołę prowadził powiat. Liceum. Ale jest porozumienie zawarte, pan teraz mówiła. Już nie ma. No, 7 stycznia dostaliśmy informację, że zostało zerwane to porozumienie. No, więc jakie będą dalej losy w konsekwencji tego wszystkiego, to my jeszcze nie wiemy. W każdym razie dziękujemy Bogu, że są jeszcze instancje wyżej, które może mają więcej dystansu i rozsądku do tego wszystkiego, co się dzieje. Zakończę jednym pytaniem na koniec. Ile osób podpisało się w tym takim wstępnym... 20 osób w przeciągu 3 dni, tak, w przeciągu 3 dni 20 osób, z tym, że nie mamy jeszcze żadnych informacji ani danych z ościennych gmin, które by pewnie też... Gwarantuje pani, że jak będzie nabór, to osoby wpiszą swoich uczniów? Ci uczniowie, jeżeli nie dotrą do nich, do rodziców, osoby tak jak do tej pory to było robione, ze zniechęceniem i po prostu nie powiedzą i tej klasy i tak nie będzie, to ci rodzice z uczniami na pewno się pojawią 1 września, ja pana zaręczam. Chodzi tylko o to, że ciągle mamy obawę i boimy się, że znowu sztab ludzi samorządowych zrobi krecią robotę nam. Podocierają do tych ludzi i zniechęcą do uczestnictwa w nauce w tej szkole. Kilkanaście lat temu to liceum było liceum bardzo dobre. Dzisiaj okazuje się, że to właściwie nic nie znaczyło, nic nie ma do likwidacji. Podjęliście państwo uchwałę intencyjną dotyczącą likwidacji liceum. Proszę zauważyć, że w momencie podjęcia przez państwa tej uchwały, tej decyzji, praktycznie szkoły już jako takiej nie ma, proszę państwa. I nie oszukujmy się, że jak znajdziemy dzieci, to państwo zatrzymacie szkołę, proszę państwa. Informacja natychmiast idzie w teren i już rodzice wiedzą, że państwo zdecydowaliście o likwidacji. Zamiar to jest już zamiar, bo cóż, kiedy będziecie państwo mówili o tym, kiedy zbierać dzieci, skoro już rodzice zebrali 20 kilkoro dzieci. Rodzice napisali oświadczenia, że dzieci swoje poślą do szkoły. Czego państwo oczekujecie jeszcze? Kiedy rodzice mają się zdeklarować, że poślą dzieci do państwa liceum? Jak zapiszą, ale zapisać można, panie starosto, dopiero kiedy rozpocznie się nabór uczniów do liceum. Szanowni państwo, pan burmistrz był uprzejmy powiedzieć, że on już ma wizję szkoły. Więc jaka państwa decyzja jest w tej sprawie już? Państwo zlikwidujecie. Pan burmistrz przejmie budynek, bo też już podstawowej szkoły i gimnazjum nie ma, ponieważ uchwały zostały podjęte. Jeżeli pan rektor Berger zechce otworzyć tę placówkę, no to chwała mu za to, tylko że jego myślą przewodną nie są uczniowie liceum,
tylko przede wszystkim biznes, przede wszystkim dojeżdżający Białorusini. I tu dla nich otwiera się placówka, a dzieci z Terespola, a uczniowie spoza okolic, proszę Państwa. Mówimy, Szanowni Państwo, że od kilku lat szkoła ginie. Tak, to prawda. Ja przyglądałam się temu, wielokrotnie rozmawiałam. Miałam okazję uczestniczyć w sesji Rady Miasta Terespol. Widziałam atmosferę, widziałam sytuację wokół tej szkoły. Proszę Państwa, jeżeli rokrocznie rodzicom i nauczycielom mówi się o tym, że za chwilę szkoła zostanie zlikwidowana, to kto z Państwa zechciałby posłać swoje dziecko do szkoły, której za chwilę nie będzie? Państwo macie pretensje do nauczycieli, którzy tam uczą i swoje dzieci posłali do szkół bielskich. Tak, to prawda. Ja też mówiłam o tym nauczycielom. Ja też mówiłam, pokażcie Państwo sami najpierw. Zostawcie swoje dzieci. Przykro mi, oczywiście. Też powiedzieli, chcą mieć dzieci w stabilnej szkole. A jeżeli my mamy informację, że za chwilę szkoły nie będzie, to dlaczego moje dziecko ma na tym cierpieć?